Witam ponownie, zagrajmy w Bajosze Ludziska. No i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Dzisiaj prawdopodobnie spotkamy się z Fontaine'em. Mam dostać się tam metrem, więc może być ciekawie. Oprócz tego będziemy próbowali zwiedzić całą tą okolicę. Jak widzicie, jest trochę jeszcze miejsc, w których nie byliśmy. No i wiemy, że mamy uratować tylko jeszcze jedną siostrzyczkę w tym miejscu, więc też to spróbujemy zrobić. Dobra, no to się bierzmy do roboty. Idziemy za strzałeczką. Przygotujmy jakiś odpowiedni plazmid. Zmienimy amunicję i tak, już do nas idzie jakiś skubaniec. Porazimy gościa. Okej, to nie zadziałało tak jak miało zadziałać. Kompletnie. Ale to nic. Nie zraża mnie to. Poczekam, aż sobie wylecą zza rogu. I spróbujemy. Najwyraźniej. Wow. Przeżyła to wieżyczka. Dosyć twarda sztuka z niej. Dobra. Resztę dokończymy naszym niezawodnym kluczem. No i co? Czy coś tu jest? Bank genów. Z waszych komentarzy wiem, że coś tam mam pomieszane, więc zaraz do tego banku wrócę. I zrobię tam porządek. Tylko najpierw będę się musiał tej wieżyczki pozbyć. Wreszcie to zrobiliśmy, więc teraz możemy wreszcie do banku genów zaglądać. I tak, z czego wiem, mam gdzieś dwie takie same rzeczy tutaj. Mam dwa razy łomiarza zamontowanego, więc jest to kompletnie bez sensu. Więc masz tego łomarza, zamontujemy niszczyciel maszyn. Czy oprócz tego chcę coś zmienić? Ekspert łomania. Nie, tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj bym chciał coś zmienić. To jest bardzo fajne. Więc tego nie chcę zmieniać. To też zostawię. Też... Nie, wygląda to, że wszystko jest w porządku, więc to zostawimy. Plazmidami. Czy my chcemy się pobawić plazmidami? Oko ochrony. Nie, nie, nie. A, tutaj też zostawimy. Być może wrócimy do tego, jak zdobędziemy więcej Adama. Okej, na dole na pewno jest jakiś genofag, bo go słychać dosyć wyraźnie. Pytanie jest tylko, gdzie się czai. Jesteś gdzieś tutaj, skubańcu? Najwyraźniej nie. Mi się gra przywiesiła, jak to miło. Dobra, więc wróćmy do naszego oryginalnego planu, czyli żeby przeszukać dokładnie wszystkie miejsca, jakie tutaj mamy dostępne. Zniszczymy tą wieżyczkę. Wieżyczkę, raczej dystrybutor leczniczy, czy jak to się to nazywało. Weźmy sobie apteczkę. Aha, jest tam wieżyczka. Ją przydałoby się też zniszczyć. Dobra, mamy ją z głowy. Gdzieś słyszałem przed chwilą jakiegoś genofaga. Podpalimy gościa. Gościuwę raczej. I poczekamy, aż do nas podejdzie. Okej. Ta padła. Ten też się pali. Chyba się spali bez naszej pomocy. Nie musimy mu pomagać w umieraniu. Tak czy nie? Pali się szybciej. Dobranoc. Jednak musieliśmy mu pomóc. Inaczej by to za dużo czasu zajęło. Czy tam coś jest? Można tam wyjść chyba. Dobra, wrócimy tam później. Na razie zobaczymy, co jest w tym pomieszczeniu. Wydaje mi się, że coś tutaj będzie. Nie jestem pewien, czy tutaj nie byliśmy wcześniej. Miałem dosyć długą przerwę w graniu, ale nic nie szkodzi na wszystko. Nic nam nie przeszkadza, żeby tutaj wrócić drugi raz, jakby co. Dobra, tam jest jeszcze jeden genofag, którego nie znoszę. Czy ja mogę mu jeszcze zdjęć porobić trochę? Nie. Podpalmy. I poczekajmy, aż się spali. Hej, pomożemy jednak w umieraniu. O matko, ile tych genofagów na tym poziomie będzie jeszcze? Gdzieś tam jest jeszcze jeden skubaniec. To ja powiedziałem. Dobra, gdzieś tam się pętasz, gościu. Na razie mu damy spokój.
Pewnie i tak w końcu do nas dotrze. I nam będzie próbował zrobić krzywdę. Dobra, w tym nic nie ma. Co my tu mamy? Puszka granatów. Granaty kiszone znowu. Regionalny przysmak. Dobra. Więc łazienkę, nie, kuchnię już sprawdziliśmy. To teraz przejdźmy do tego miejsca, które wygląda na ciemnie. Matko, skąd te głosy dochodzą? Mieliśmy kliszę, zapalmy sobie fajki. Powinniśmy tą apteczkę tam schowaną, skrzęt, nie? Czy coś tutaj jest? Safe i pełno aparatów, czyli dużo kliszy będziemy mieli. To się dobrze składa. Też właściwie już większość badań zakończyliśmy. Naprawdę słyszę tego jednofala, jakby był tuż obok mnie. Ale nie za bardzo go widać. Może imię autohackera i zobaczymy, co jest wewnątrz tego sejfu. Okej, to było kompletnie nieopłacalne, naprawdę. Dobra, więc to miejsce mamy zbadane. To spróbujmy teraz wejść. Au! Tu się chowałeś. Skubańcu. Chciałeś mi zrobić krzywdę, co? Masz. To będzie twoja kara. Dobra, to jest ołowiany genofag. Czy ja ołowianego genofaga już zbadałem do końca? Tak, zbadaliśmy go, więc ołowiany genofag też już schodzi z naszej listy obiektów, które chcemy fotografować. Zobaczmy, czy mogę wejść na górę tutaj. Teraz. Ha! Wygląda na to, że jest jakaś tutaj niewidzialna ściana, więc nie, nie możemy. Dobra. Idziemy na dół. Bo na dole jeszcze nie byliśmy. Na dole oczywiście więcej genofagów na nas czyha. Bo jakżeżby mogło być inaczej. Obłęd. Obłęd w ich umysłach. Tutaj nic nie ma. Dobra, możemy iść w którą stronę powinniśmy pójść. Teoretycznie w tą. Ale najpierw zobaczmy, co jest tutaj. Okej. Spróbuję użyć szału. Zakładając, że jest ich tutaj więcej niż jeden. Być może się sami pozabijają. Nie, nie wygląda na to. Dobra, tak go załatwiliśmy naszym kluczem zaufanym. Tam jest Ewa na górze, której nie mogę użyć. Znaczy zdobyć, bo mam pełną ilość. O, wpłynę. Ała. Tego nie przewidziałem. No, rzuć do mnie. O, akurat mi się... Oczywiście, że tak musiało się zdarzyć. No, rzuć jeszcze raz. O, świetnie mi to wychodzi. Nie wiem, co wyprawiam. Teraz używam zahipnotyzuj tatuśka najwyraźniej. Bungo, obudź się. Dobra. Być może... Rój os, pszczół. Ci sprawi radość. A ja ci porobię zdjęcia na wszelki wypadek? Bo najwyraźniej tutaj badań nie skończyliśmy jeszcze. Kompletnie. Mu zdjęcie nie robiłem. Więc nadrobimy straty. I go zastrzelimy. Żebyś tak nie darł. Gdzie on się podział? O Boże. Będziemy drażnić skubanie. Masz. Brawo. Aż problem sprawił? Kolego, byś ty to wiedział. Ktoś byś sam nie uwierzył. Zobaczmy, co jest w prezencie. Alkohol oczywiście. Dobra. Przeszukajmy teren. Jak mamy w zwyczaju. To jest nasza rutyna już. Dobra, w łazienkach. Co jest? Bandaże, granatnik. Mina zbliżeniowa, której nie możemy podnieść. Za rzadko używam kurszy. Sobie przypomniałem o tym. Dobra. Czy coś po drugiej stronie? Czy ty wstaniesz, jak się do siebie zbliżę? Nie. No miłe z twojej strony. I co tutaj mamy? Wytwórca. Chcemy coś wytworzyć. Autohackera możemy wytworzyć. A, dobra.
Nie chciało mi się hakować nawet tego miejsca. Jestem zbyt leniwy. Dobra. Więc ten teren mamy zbadany. Teraz możemy iść przed siebie. No i mam nadzieję zbliżać się do naszego celu. Dzisiejszy odcinek. Przynajmniej jednego. Obyśmy chociaż uratowali jedną siostrzyczkę, to bym był zadowolony. To miejsce wygląda znajomo, chyba niedawno tutaj byliśmy. Ale głowy nie dam sobie uciąć. Więcej zwłok. Tak, pamiętam, że się zastanawiałem, czy wstaniesz, jak cię podejdę. Tutaj byliśmy na pewno. Więc chyba mogę być trochę mniej ostrożny, jeżeli chodzi o przeszukiwanie terenu. Ależ ta kusza wielka. Tego nie zauważyłem wcześniej. Dolary. Uwielbiamy dolary. O, witam państwa. Bawimy się trochę nimi. Użyjmy szału. Niech się sami wyryżną. I być może jeszcze ich podpalimy. Żeby było zabawnie. Czemu nie? I zobaczmy, co jest w tym wagonie. Skoro mamy okazję tu wejść. Nic. Z amunicją do karabinu. Ała! O! Za wiele to do życia nie odebrało. To wszystko. O Boże. Jeszcze jeden jest. Ta kusza jest tak wielka, że mi zasłania pół ekranu. O, świetnie, świetnie poszło, naprawdę. Dobra. Znowu ołowiany genofag. Największy twardziel z wszystkich genofagów. Gdzie on się podział? Tutaj jest. Masz miłego płonięcia i wrawimy być może piorunem. Oczywiście nie, bo nie trafię. Dobra, przeładujmy sobie Ewę. Ho, fajnie się palicie. I poprawmy łomem. I oczywiście go dorwę. Okej, udało mi się go dorwać. Już się skubanie spróbował uleczyć. Byłoby smutne, jakby mu się udało. Tam jest jeszcze jeden genofag. Spróbujmy oddać strzał snajperski. Się udało nawet. Wiesz co? Ale mi się nie chce zużywać kuszy na ciebie. Bełtu. Okej, trochę nam życia odebrali, ale to nic. Możemy się wyleczyć tutaj i przeszukać ten teren. Niestety nie słyszę nigdzie w pobliżu tatuśka ani siostrzyczki małej. A liczyłem na to trochę, że w tym miejscu spotkamy ich, ale myślę, że za niedługo i tak na pewno natrafi się okazja. Miłego ponięcia i umierania. Znowu mam pełną ilość dolarów, jakie mogę mieć. Więc może je wydajmy. Dobra. Błyskawica 3. Jaką my mamy błyskawicę? Błyskawica 3. Czemu mogę ją kupić? Zresztą wygląda na jakiś błąd. To na pewno chcę mieć, bo wydawało mi się dobrym plazmidem. Na razie damy do banku genów. Też bym chciał mieć... Kurczę. Zastanawiam się pomiędzy błyskawicą a rojem trzecim. Jeszcze mogę mieć spopielenie 3 też tak naprawdę. To nikt inżynieryjny, manekin. O, to było tak średnio przydatne. Pułapka wiru. No, niezłe, ale... Nie. Dobra. Wydaje mi się, że ja mam jakiegoś buga. I niby mi się wyświetla, że to jest błyskawica 3, ale tak naprawdę to jest błyskawica 2. Bo widzę tylko jednego plusika tam. Na miniaturce, więc zakupię tą błyskawicę. No i co, mamy 94 jeszcze Adama do wydania, więc resztę wydam na miejsce na tonik inżynieryjny.
I to właściwie tyle, co możemy zrobić. Przejdźmy teraz do banku genów. I pobawmy się tutaj rzeczami naszymi. Okej. Mogłem stracić pieniądze. No ale cóż, zimowe uderzenie. To bym chciał mieć. Tylko zamiast czego? Zamiast roju być może. Rój jest tak średnio skuteczny. Więc to wymienimy na to. No i powinno być w porządku. Okej. Teraz zobaczmy na toniki inżynieryjne. I dołożymy sobie... To sobie dołożymy. Zaraz jeszcze coś chcę sprawdzić. Nie, dobra. Wygląda to, że jest w porządku. Mogę coś podnieść stąd? Mogę stalowe bełty podnieść. Świetnie. Tutaj autohacker, którego kiedyś zrobiłem i nie mogę go niestety zabrać. A tu jest dystrybutor amunicji. Co by sobie zakupić? Elektryczny śród, dlaczego nie? Stalowe bełty. Granat łąkowy. I to właściwie tyle. Dobra. Idziemy stąd. Idziemy, bo straciliśmy już wystarczająco dużo czasu. Możemy przejść się tym korytarzem i sprawdzić, co znajdziemy w tych komnatach tutaj. Więc zróbmy to. To wydaje się dobrym pomysłem. Chociaż jak znam życie, pójdzie coś na pewno nie tak. O! O, znowu mi się razem z miejscami powymieniały. O, matko. Dobra, tą wieżyczkę zamrozimy. O, możemy. Tylko zapomniałem, że jak zamrażam przedmioty, to później nie mogę ich lutować. Zbierać od nich rzeczy. Dobra, gdzieś tu jest na pewno genofagę. I to nie jeden. Użyjmy szału na nich. Jak się uda ich trafić w ogóle. Jest jeden trafiony. A z drugi. A z tym botem będziemy się inaczej trochę bawić. Okej. Czyli niech sobie walczą. My użyjmy spopielenia na tego, który zostanie przy życiu. A właściwie to na obydwu użyjemy. Gin. Okej, jeszcze jeden. Dobra, padło. Wygląda to, że jakieś duchy się powinny pojawić za niedługo. Ale nie widzę żadnego. Ciekawe. Dobra, przeszukajmy zwłoki. I pójdziemy dalej przed siebie. O Boże. O, mogę rakiety chwytać. To ciekawe. Chyba wieżyczka. O, ona jest dosyć bolesna. No dobra, pistolet już w ogóle nie należy do broni, które mają sens na tym etapie. O nie, skubańcu, nie będziesz mi się tutaj leczył. Rozwalają na wszelki wypadek, żeby się to nie powtórzyło. Dobra, trzeba się pozbyć tamtej wieżyczki. Czym by to zrobić najlepiej? Amunicją przeciwpancerną. Dobra, udało się. Ten odcinek pewnie będzie długi, ale za wiele się w nim nie będzie działo. Jak mi się wydaje w każdym razie. Dobra, czy coś chcę sobie kupić tutaj? Właściwie tak. Użyjemy autohackera i zakupimy zastrzyki Ewy.
Wytwórca, nie. Dobra, idziemy na górę. Bo tutaj nigdy nie byliśmy. Tak mi się wydaje. Są jakieś zwłoki i słyszę jakieś krzyki. To znaczy, że w pobliżu na pewno ktoś będzie. Dobra, zabijmy tego skubańca, który oczywiście będzie próbował nas również zabić, jak to zwykle bywa w tej grze. Jezu, udało mi się trafić przynajmniej. Jezus Maria, musi być taki twardy. Miłość boską. Chłopie. Dobra, jeszcze jeden skubaniec. Znowu owiany genofak? Oczywiście. Największe twardziele w Rapture, kurde. Naprawdę. Nie do zniesienia goście są. Trzeba w nich przypieprzyć no, z 5 razy. Jak ja bym dostał takim kluczem, to bym od razu leżał i kwiczał. Napij mi się wody za to. I zjedzmy chipsy. Zagryźmy chipsami. W stylu Rapture. No dobra, coś tutaj jest, telewizor i gdzieś jest genofag. Więc pewnie będziemy musieli go załatwić, zanim on nas załatwi. Więc zróbmy to. Bo nie mamy innego wyjścia, tak naprawdę. O! Czy ty jesteś jeden z tych wstających? Nie. Weź strzelbę obok siebie. Brachu. Napij mi się winka. Dobra, gdzie się podziewa ten genofag, którego tutaj słychać? Słychać jego pokasływania. Ale samego gościa? Ani śladu. Dobra, to jest ta wieżyczka, która tyle szkód narobiła ostatnio. W tym pomieszczeniu? Halo? Prezent i gumowy wąż. W prezencie dostaliśmy. No gdzie jesteś? Nie dobijaj mnie. Psychicznie i emocjonalnie. Fizycznie. Gdzie on się schował od bliska? Może mi ktoś to wyjaśnić? O, śród, którego wcześniej nie zauważyłem. A, on może być gdzieś na górze, po prostu. Dobra. Chodźmy na górę. Sami i przekonajmy się o tym. O, słyszę siostrzyczkę, co dobrze się składa. Bardzo dobrze nawet. No, jest tutaj genofag jakiś. Nie, 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 nie. Zrobiłem ci zdjęcie już? Nie. O, piękne ujęcie. Z lecącym w naszym kierunku wybuchającym przedmiotem, który wygląda na koktajl Mołotowa. Dobra, więc tego się pozbyliśmy. Jakieś badania nowe odblokowaliśmy. Nawet nie zwróciłem uwagi na jakie. Więc teraz przeszukajmy ten teren dokładnie. Jej, moja ubana część. Podejdźmy klucz nastawny, mimo że nie musimy tego robić. I stąd chyba przyszliśmy. No, tutaj trochę rzeczy było. Dobra, czyli jest coś tutaj, co mnie naprawdę ucieszy. Że poświęcam czas na przeszukiwanie. Wow, brachu. O, to się źle skończy. Prawie padłem trupem. Wow, teraz miałem dużo szczęścia. Zaskoczyłeś mnie. Nie będę kłamał. Ale nic tutaj nie było. To jest niesprawiedliwy gro. Naprawdę. Gdybym był porządnym zagramiarem, pewnie bym to wyciął. Ale nie, zostawię. Tylko nazwę to jakoś. Przeszukiwanie terenu bezsensowne, albo coś w tym stylu. Amunicja do pistoletu i zwłoki jakieś tajemnicze na łóżku. Pewnie umarła od nadmiaru chipsów. Dobra. Ten teren mamy za sobą, więc został nam ostatni do przeszukania. I być może na koniec... A nie, tuśko zostawimy na następny odcinek. Dobra, idziemy na górę. Tutaj się nie możemy dostać. Siostrzyczka i tatusiek jest tutaj. To nie jest najlepszy teren do walki z nimi. W dodatku to jest ten koks. Dobra, próbmy mu fotki jak zwykle. Dobra, to
To tyle, co mogłem zrobić. Siostrzyczka się denerwuje naszą obecnością. Tatusie chciał nam zrobić krzywdę. Wiesz co, świnia jesteś, wiesz? Ja tu tylko zdjęcia robię, naprawdę. Mógłbyś się uspokoić. Ha, ha, ha. Nie dam ci się uderzyć. Nie? Au! No i świetnie, to teraz się już wkurzył na mnie. Więc czas na zmianę taktyki. Porazimy go. Cholera, źle skończy. Dobra, właśnie. O Boże. Jeszcze kurde. Alarm botów. Wow, wow, wow. To jest naprawdę zła sytuacja. Bo w gorszej sytuacji być nie mogliśmy. O fuck, to idzie tragicznie blisko. Rzeczka, wszystko się pod kijem wasiło. Na dół. Aaaa! Na te ogonkowe. No, zapraszam tutaj. Tu. Dawać. Nieważne kto, i tak wszyscy zginą. Wyleczmy się na wszelki wypadek. Zmienimy na minę zbliżeniową, być może. Amunicję. I zobaczmy, gdzie ten skubanie się chowa. Tu. Siostrzyczka się schowała przed nami. To byłoby smutne. Ciekły azot? Nie. Okej, okay, tatusiek padł. O oh, fuck! Kolejna wieżyczka. O oh, nie. Dobra, gdzie ja mogę wyłączyć ten alarm? Znienawidzony przeze mnie. Nie wiem gdzie, ale sobie poradzimy inaczej z tym problemem. Przemocą. Przemoc. No chodź tu, tak, nie. Nienawidzę was, mówiłem wam to już. Matko, ile jeszcze ich będzie? 27 sekund, co? A jestem ciekawy, czy... Nie, nie mogę ich telekinezą. Podnosić, jak żyją. No to nic. Radzimy sobie w inny sposób. Jeszcze... Okej, okay, skończył się alarm. Nareszcie. To było straszne, co tu się działo. Wow, ale przeżyliśmy. To jest najważniejsze. O, chwila w szachy. Zobaczmy, co tatusiek miał. Nic. Uratujmy siostrzyczkę, ale najpierw jej zrobimy zdjęcia jakieś. Być może. A też nie mogę jej zrobić zdjęcia na wyrazie. Dobra. Uratujmy ją. Tak. Dawaj, Adama. Bosko. Uratowaliśmy wszystkie siostrzynki na tym poziomie, więc... Nie ma sprawy, spadaj. Zmina, której nie chcę mieć... Of! Nie! Jak ja mam krótką pamięć? Dobra, gdzie jest wyłączanie botów? Nie ma niestety w pobliżu ani jednego. No cóż. Będziemy niszczyć boty znowu. Mogę jakieś badania przeprowadzać? Mogę. Dobra. Najwyraźniej tyle, co mogę zrobić. Zdecydowanie będę musiał sobie zakupić dużo nowych apteczek. Po tej walce całej. Absurdalnej. Zapomniałem o kamerze. Niech to szlak trafi. Bungo. Była zemsta. Używajmy tej amunicji przeciwpancernej. To do tego się przydaje. Okay. Ile jeszcze tych botów tu przyleci? Dobra, to był ostatni. Och, Chryste, to było tragiczne. To chyba był największy fail w historii.
Dobra, czy ja tutaj wszystko przeszukałem, co mogłem przeszukać? Najwyraźniej tak. Ale na wszelki wypadek zrobię to drugi raz, bo jednak było trochę chaotycznie. Więc pewnie przegapiłem kupę rzeczy. Tu jest cały skład broni, do którego bym chciał się dostać zdecydowanie. Czy ja mogę to zrobić? Był tu zaplający, to chyba nigdy nie używałem. Najwyraźniej nie za bardzo mogę się tam dostać, ale zobaczymy, czy telekinezja. Mogę używać? Mogę. Okej, idzie to w miarę sensownie. Coś jeszcze tam ciekawego jest? Strzelba? Okej. Dobra, to przynajmniej nam amunicję zwróciło. Chociaż tyle. Dobra, te dłonkowe mają pełną ilość. Więc zmienimy na nie. I to chyba tyle, co możemy zrobić w tym miejscu, więc następnym razem ludziska jeszcze spróbuję zobaczyć, czy się da wskoczyć przez to okno. Da się, okej, świetnie. Więc następnym razem wejdziemy do metra i najprawdopodobniej spotkamy się z Fontaine'em. O, ty świnu. No i co? Jakiś wielki finał nas czeka. Przepraszam za bardzo nudny odcinek, ale wiecie, jak to jest. Nie mam kontroli nad tym, co będzie w tych odcinkach, z żadnej. Au. Przydałoby się zdecydowanie kupić gdzieś... Ups. Kupić gdzieś apteczki. Gdzie coś takiego mogę znaleźć. Jak na dół zejdziemy, to tam coś będzie pewnie. Mogę tu zeskoczyć w miarę bezpiecznie? Nie. Pełno zastrzyków jawy. O, tutaj coś będę mógł kupić. Zyrk wartości. Apteczka! Jej, dobra. Więc ten kryzys zażegnany. Dobra, ludziska, dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia. Następnym razem zagrajmy w Bioshock. Trzymajcie się. I dzięki za oglądanie.